Na przełomie października i listopada w powiecie skarżyskim zostały oddane do użytku dwa nowe chodniki. Chodnik w Mostkach w gminie Suchedniów oraz chodnik na ulicy Spokojnej w Grzybowej Górze w gminie Skarżysko-Kościelne. Wartość obu inwestycji, które realizował samorząd powiatu skarżyskiego przy współudziale finansowym gmin, wynosiła łącznie ponad 622 tysiące złotych. Nowo wybudowany chodnik w miejscowości Mostki w gminie Suchedniów kosztował blisko 280 tysięcy. Inwestycja niewątpliwie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych mieszkańców wsi. Szanowni Państwo, kolejny odcinek zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych dziś oddajemy do użytku. Budowa chodnika w miejscowości Mostki w gminie Suchedniów. Zadanie to jest finansowane przez powiat skarżyski i przez gminę Suchedniów, z tym, że relacja jest taka, że całe zadanie jest 280 tysięcy, wartość rozliczeniowa 230 tysięcy to są środki finansowe budżetu powiatu i 50 tysięcy gminy. Całe zadanie zostało zakończone w terminie. Termin odbioru jest dzisiaj, 30. Dziś tu jesteśmy, równy z terminem zakończenia. 378 metrów bieżących chodnika i tu ukłon w stosunku do wykonawców, do firmy Listel z Szydłowca, bo to jest zadanie, gdzie budujemy chodnik na tak zwanym skrytym rowem odwadniającym. Pod nami znajduje się kanalizacja deszczowa odwadniająca jezdnię. Z tego miejsca dziękuję wykonawcy za rzetelną, dobrą pracę, pani Ani Leżańskiej za koordynację, zespołowi zarządowi dróg powiatowych za to, że nadzorował i umiejętnie przygotowywał, za dobrą współpracę na ręce pana radnego i pana sołtysa z gminą Suchednią składam podziękowanie. No i wszystkim życzę, aby chodnik był użytkowany. Prace przy budowie chodnika o długości ponad 378 metrów bieżących polegały na rozbiórce elementów istniejącego chodnika, odwodnienia oraz części jezdni, budowie nowego chodnika, przebudowie zjazdów indywidualnych i publicznych oraz przebudowanie odwodnienia. Wykonawcą inwestycji był Zakład Usług Budowlanych Listel Lisak Zbigniew z Szydłowca. W odbiorze chodnika w Mostkach uczestniczyli starosta Jerzy Żmijewski, członek zarządu powiatu Anna Leżańska, dyrektor zarządu dróg powiatowych Marek Czysz wraz z pracownikami, sołtys Mostek Jacek Uba oraz radny Suchedniowa Waldemar Krogulec, wykonawca Zbigniew Lisak, kierownik budowy Władysław Mazur oraz inspektor nadzoru Roman Dera. Także zgodnie z terminem ukończona została budowa chodnika w Grzybowej Górze w ramach zadania pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej na odcinku ulicy Spokojnej. Za ponad 392 tysiące złotych powiat skarżyski przy współudziale finansowym gminy Skarżysko-Kościelne wybudował blisko 600 metrów nowego chodnika. Podczas oficjalnego oddania do użytku nowego chodnika starosta Jerzy Żmijewski podkreślił, że chodnik przy ulicy Spokojnej, usytuowany przy bardzo ruchliwej drodze, był potrzebny mieszkańcom ze względu na bezpieczeństwo. Starosta podziękował także mieszkańcom za wyrozumiałość przy budowie chodnika, a wykonawcy, osobom nadzorującym inwestycje oraz samorządowi gminy Skarżysko-Kościelne za owocną współpracę. Było większe zrozumienie niż w innych rejonach, bo to widocznie ludziom na tym zależało, żeby bezpiecznie chodzić do ulicy Świętokrzyskiej. I za to tym ludziom, po pierwsze za to zrozumienie dziękuję, a po drugie za to, że przez ponad dwa miesiące czasu cierpieli, w cudzysłowie cierpieli, bo nie mieli na co dzień bezpiecznego przejazdu ze względu na trwające roboty, które są w ruchu. Mam nadzieję, że inspektorzy nadzoru, którzy tutaj byli, drogę odebrali. Państwo jako mieszkańcy czy jako radni tego rejonu macie prawo wyrażać swoje uwagi, swoje niezadowolenia albo inaczej zadowolenia. Ja ze swojej strony dziękuję wykonawcy, panu Zbigniewowi Lisakowi i jego synowi za realizację, za to, że musieli czasem wysłuchać cierpkich słów starosty. Dziękuję przedstawicielom gminy na ręce pana wójta, który wiem, że jest poza, ale na ręce pana wójta składam podziękowanie za udział finansowy, a to również i na ręce państwa radnych, bo bez państwa akceptacji tych pieniędzy na konto powiatu skarżyskiego by nie wpłynęło. Przepraszam za niedogodności mieszkańców i dziękuję za cierpliwość. Dziękuję panu pani Ani za nadzór bezpośredni, panu dyrektorowi
za koordynowanie prac i pracownikom zarządu dróg powiatowych. No i co? No i niech się bezpiecznie, no i niech się bezpiecznie chodzi. Szczególne podziękowanie składam inicjatorom, bo nie byłoby pewnie tej drogi, gdyby nie upór pani radnej Rady Powiatu Skarżyskiego Danuty Bonaczek. Za realizację inwestycji w imieniu mieszkańców podziękowała samorządowi powiatowemu inicjatorka budowy chodnika, radna powiatu skarżyskiego Danuta Bonaczek. Bardzo dziękuję panu staroście, zarządowi za wysłuchanie tego mojego wiercenia, za to, że ten chodnik może być. Także od tej pory będzie bardzo bezpieczny, bo tu rozmawiałam z mieszkańcami i już stwierdzili, że od tej pory faktycznie będzie dobrze do szkoły chodzić i nie tylko, także bardzo dziękujemy wszystkim i życzymy, żeby ten chodnik dobrze służył. W ramach zadania wykonano chodnik po dwóch stronach jezdni, to jest ponad 280 metrów bieżących po stronie lewej oraz blisko 316 metrów bieżących po stronie prawej. Łącznie długość wykonanego chodnika wynosi ponad 596 metrów bieżących. Zakres robót obejmował także roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, roboty w zakresie budowy dróg, takie jak odwodnienie, rów otwarty oraz rów zakryty ze studniami rewizyjnymi, projektowana konstrukcja chodnika, zjazdy indywidualne, wykonanie pobocza. Ponadto dodatkowo poszerzono nawierzchnię jezdni o długości 450 metrów bieżących na odcinku od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą gminną, czyli ulicą Słoneczną. Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 392 tysiące złotych, z czego udział powiatu skarżyskiego wyniósł ponad 282 tysiące, a gminy Skarżysko-Kościelne 110 tysięcy. Inwestycje wykonał Zakład Usług Budowlanych Liscel Zbigniew Lisak z Szydłowca. W oddaniu tej inwestycji uczestniczyli starosta Jerzy Żmijewski, członek zarządu powiatu Anna Leżańska, radna powiatu skarżyskiego Danuta Bonaczek, radny rady gminy Skarżysko-Kościelne Sebastian Pik, sołtys Grzybowej Góry Magdalena Piętak, przewodniczący rady sołeckiej Waldemar Dwojak, wykonawca właściciel firmy Listel Zbigniew Lisak, dyrektor zarządu dróg powiatowych w Skarżysku Kamiennej Marek Czysz wraz z pracownikami, przedstawiciele urzędu gminy oraz mieszkańcy wsi. Tegoroczne powiatowe obchody odzyskania przez Polskę niepodległości trwały dwa dni, 11 i 12 listopada. Mieszkańcy powiatu uczcili 99. rocznicę patriotycznie, artystycznie i sportowo. Oficjalne obchody zaczęły się 11 listopada w kościele pod wezwaniem świętego Józefa Oblubieńca w Skarżysku Kamiennej mszą świętą w intencji ojczyzny, której przewodniczył ksiądz kanonik Tadeusz Skrzypczak, proboszcz parafii przy udziale księży z parafii dekanatu skarżyskiego. Po uroczystej mszy kolumna złożona z pocztów sztandarowych, władz wojewódzkich i samorządowych, służb mundurowych, harcerzy, organizacji kombatanckich, mieszkańców miasta i powiatu, prowadzona przez uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych, przeszła na skwer Solidarności pod pomnik bojownikom o niepodległość. Tam przedstawiciele władz, starosta skarżyski Jerzy Żmijewski, poseł Marzena Okła-Drewnowicz, wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Będkowski oraz przedstawiciel świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego Arkadiusz Kubiec wygłosili przemówienia. Wszyscy zgodnie podkreślali, że niepodległość została nam podarowana przez tych, co o nią walczyli i za nią zginęli, dlatego obowiązkiem dzisiejszych pokoleń jest nieustanne dbanie o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Dziś, drodzy Państwo, żyjemy w wolnej Polsce, w zjednoczonej Europie. Każdy z nas może swobodnie wyrażać swoje poglądy. Mamy możliwość decydowania o sobie, o tym, gdzie i jak chcemy żyć. To ogromny przywilej, ale także ogromna odpowiedzialność. Tak, szanowni Państwo, to jest ogromna odpowiedzialność, bo coś, co nam raz zostało dane, nie zostało dane nam na zawsze. To my dziś naszą postawą, naszą pracą, naszym działaniem, naszym codziennym życiem musimy tą wolność, którą otrzymaliśmy w prezencie od poprzednich pokoleń niestrudzonych w walce Polaków, pielęgnować i dbać o nią. Bardzo trudne zadanie, ale jeśli będziemy potrafili ze sobą współpracować, porozumiewać się pomimo różnic politycznych, które są przecież rzeczą normalną, myślę, że zachowamy ten przywilej, jakim jest niepodległość.
Po przemówieniach przyszedł czas na składanie wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem bojownikom o niepodległość przez licznie zgromadzone delegacje władz rządowych i samorządowych, organizacje kombatanckie, stowarzyszenia, szkoły i przedszkola, służby i straży, pracowników instytucji państwowych i samorządowych, zakłady pracy oraz mieszkańców miasta i powiatu. Wiązankę kwiatów w imieniu władz samorządu powiatu skarżyskiego składali starosta Jerzy Żmijewski, wicestarosta Artur Berus, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Janusz Kołodziej oraz członkini zarządu Katarzyna Bilska i Anna Leżańska. Po uroczystościach patriotycznych organizatorzy, czyli Starostwo Powiatowe w Skarżysku Kamiennej oraz Stowarzyszenie Towarzystwo Impuls, zaprosili mieszkańców powiatu skarżyskiego do hotelu Promień na koncert finałowy, podczas którego było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i zaprezentowani zostali laureaci powiatowego konkursu prozy i poezji Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo oraz warsztatów wokalnych. Przed publicznością swoje talenty recytatorskie prezentowali Wiktor Warych, Jakub Korpanty, Karolina Seweryn i Paulina Pietrzyk. Gdzie kat zaciskał stryczek w koło dumnej głowy? Gdzie stała szubienica? Jest krzyż Chrystusowy. Płyniesz teraz w przyszłości niewstrzymana falą. Oto się nad Krakowem złote blaski palą. Król Zygmunt, milcząc, patrzy jak Wisła się wije. I wtedy dzwon uderzył. Ten sam, co dziś wie. Wody spadły w cień bez nazwiska. Cień w olbrzymie paprocie z dołu posrebrzany. Spadał osny. Osny. Bardzo głęboko siwy tuman zmurszały. Twarze krążą bezwładnie, oślepłe, zalane strużącą się krwią. W każdej dłoni kwiat biały, ciepły. W atmosferze stojącej pływa drżą. Ogromne brawa widowni zdobyli także występujący zespół pieśni i tańca Sorbin oraz uczniowie skarżyskich szkół, wykonawcy koncertu Wolni i Niepodlegli, Michał Bojczuk, Julia Mamla, Julia Jakubczyk, Agnieszka Konieczna, Marita Seweryn, Wiktoria Dakus, Klaudia Sławek, Weronika Kurdy-Bacha, Ola Zagórska, Marika Ambroziak, Maja Małaszek i Natalia Duda. Koncert Wolni i Niepodlegli przygotowała Monika Wójtowicz. Natomiast 12 listopada ci, którzy lubią aktywnie spędzać czas, wzięli udział w drugiej edycji powiatowego biegu niepodległościowego. Ulicami Skarżyska Kamiennej na 10-kilometrowej trasie niepodległość uczciło ponad 100 biegaczy. Uczestnikom biegu kibicowali, a następnie uhonorowali medalami i nagrodami m.in. starosta Jerzy Żmijewski, członek zarządu powiatu Katarzyna Bilska, przedstawiciele sponsorów strategicznych Dagmara Nowak-Trochimiuk, prezes firmy Celsium oraz Monika Lipnicka, przedstawicielka firmy Wtórpol. 3, 2, 1 i start, wystartowali.
coś pięknego startować w takim biegu, no ponieważ nasi rodacy walczyli o wolność i my możemy biegać w wolnym kraju. Teraz nikt nam nie jesteśmy pod żadnym zaborem. No i czujmy się po prostu no wolni. No i fajnie uczcić pamięć poległych żołnierzy, którzy walczyli o naszą wolność. Dla mnie to jest bardzo znaczący start, ponieważ przypada 99. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę i dedykuję bardziej temu ten bieg. To jest taki bieg patriotyczny, także oddaje się jakby cześć swojej ojczyźnie. Bieg niepodległościowy w Skarżysku-Kamiennym wchodzi na stałe do kalendarza imprez sportowych organizowanych przez powiat skarżyski.